za chwilę będzie live. Nakręcam przed live'em u Marzenki w związku z pogrzebem o 10:00 Kasi naszej, więc ten jako makijaż, jak Kasia była kolorowym ptakiem, niech będzie, że po prostu dedykuję ten film, ten odcinek i ten makijaż Kasi, szefowej kota. No łzami leci przez ten katar, a dobrze, że ciąpa z włosami nie leci. No i co? Kończymy? Oko? Coś jeszcze bym tutaj tak wysmużyła. Hej, hej, witajcie. Dzisiaj paleta Tropicana. W odcinku z serii makijaże laptopowe. Ze wszystkich komentarzy przeważającą ilość zdobyła ta paleta właśnie. I tutaj pozdrawiam Aleksandrę, Sylwię N, Benię i Beatkę, bo one właśnie typowały tę paletę. Paleta ma taką okładkę, w środku lusterko, to jest 9. Piękne kolory. Jeszcze nie była przeze mnie używana ani słoczowana, więc zaczynamy sobie od słoczy. I lecę tutaj poziomo rzędami. Na chwilę założyłam okulary i mam nadzieję, że się już przyzwyczaiłyście do tego widoku. Cynia. Dalia. Hibiskus. Swoją drogą mam taką ochotę na całą powiekę hibiskusem, ale to w innym makijażu, nie dzisiaj. Dzisiaj musimy pokombinować. Tytułowy cień Tropicana. Storczyk. Delikatnie, delikatnie to jest marmurek i kwiat paproci. Płatkowe cienie tak wyglądają. No i właśnie ten marmurek trzeba rozetrzeć. Opuncja, orlik, tubin. I to mamy wszystkie 9 cieni z palety. Piękne. Więc co? Zaczynajmy. Nałożyłam sobie bazę pod cienie z Hehan Easy Blend. Wiecie co? Jestem trochę przykatarzona. I tak naprawdę to najlepiej bym nic nie gadała. Nałożyłam sobie chusteczkę na lusterko, będę miała podręczne odciskanie pędzla. Zaczynam sobie od cienia żółtego, takim pędzlem z Glam Shopu, dosyć puszystą kulką o 105. Cień tytułowy ma drobinki. I ta Tropicana odciskam. Jestem pociągająca, wybaczcie. I lecimy sobie. Patrzę, gdzie mam załamanie, bo może się zmieniło coś od ostatniego makijażu. Tutaj leci mi załamanie, więc sobie patrzę na wprost. Patrzę na wprost i powyżej załamania. Nie chciałabym, żeby mi się to osypało. Więc dobrze, pędzelek oczyszczę. I dalej lecę z cieniem Dalia.
łączę go z Tropicaną. Na żywo widzę bardziej żywy kolor pomarańczowy niż w podglądzie. Także nie wiem, jak to ładne się przejście zrobiło. Następnie biorę cień hibiskus, na który tak mam ochotę na całą powiekę, ale to innym razem, jak mówiłam. Też ma drobinki, więc tylko przyklepię. No, patrzcie, jak wygodnie z tym tutaj. Naprawdę wygodnie. Sam koniec łuku przyciemnię cieniem opuncja. Odwracam pędzelek, bo mam dwa różne cienie po dwóch stronach, także fajnie można manewrować. Wracam do cienia dahlia. Taką luźną miotełką zblendit sobie jeszcze te granice tutaj troszkę pozacieram nad samym cieniem. Taki ogólnie mamy zarys. I dzisiaj, jak rzadko, jak prawie nigdy, nałożę sobie kleju. Glitter Primer Pierre René. Mam taki pędzelek L02 z Hebe, wąziutki. On jest dedykowany do ust, ale właśnie fajnie nałożyć nim klej. I tak delikatnie tylko pod ten łuk. Tylko tak, co by mi się skóra chyciła do tego. O, jak się klei. Czyszczę ten pędzelek i na razie tylko to oko, no bo to tylko maluję. Biorę cień storczy. O, widzicie? Osypało się, bo za dużo nabrałam na pędzel, ale chcę tutaj właśnie dojść. Zrobię jeszcze coś takiego, że nabiorę go palcem i rozetrę go na ręce. No dobra, jest pięknie. I dalej tutaj zrobimy lekko kwiatem paproci. I na ruchomej powiece będziemy mieć same dobroci. Czy się to złapało? Nie, biorę palcem od razu. Ja ci się sunę. O, ja ci się sunę. To jest magia. Widzicie, to jest cień płateczkowy, także trzeba uważać na nasze powieki, ale wychodzi nawet dobrze. Nie wychodzi skorupka. Co się zdziwiłam. Może ten klej to zrobił? No, powiem wam, że mi się nie zagina ta skóra powieka, chociaż nie wiem, jak to tam wygląda, ale zobaczycie na zbliżeniach. Jak już będą oba oka skończone. I moim ukochanym pędzlem do misternych robótek Hulu Pro 83 biorę sobie cień Tubin. I tym cieniem zrobię kreseczkę. Tak to wygląda. Cały czas oddycham przez usta.
tu jeszcze właśnie widzę, że trzeba dopracować dalię. Nie dalię. Opuncję. Na dolną powiekę postanowiłam dać prawie na całość cień hibiskus. Bo mi się tak podoba ten kolor, że... pędzelek od zmalowanej. Widzicie? I fajnie można sobie tym teraz wyostrzyć ten fiolet. Przy samej linii rzęs przyciemnię sobie opuncją. Ale to się błyscy. Pięknie. Wyszedł a la coś a la Cat Kiss. Beńka. Miałaś to na myśli? Beńka mi dzisiaj też trochę koncepcji podpowiedziała, bo siedziałam i tak rozkminiałam. Teraz czas już na kącik tutaj wykącić. I biorę sobie pędzelek Hulu Pro 81, kolejny mój ulubieniec. Płaściutki, dość taki nie rozcapieżony, tylko taki fajny. O. I tu damy sobie cień, pierwszy z palety, czyli cynie. Wjeżdżam troszkę na dół i troszkę do góry. Czyli to będzie wspólna kolorystyka kącika. Górnego i dolnego. No. I się to pięknie zgrało. A tu mi się coś odbiło. A to już palec. Musiałam przyłożyć na pewno. Został nam jeden cień nieużyty. Orlik. To jeszcze tym pędzlem Hulu Pro 81 na czubeczek. Ciekawe, czy się nabiera. Nabiera się. Odcisnę. I jedziemy tutaj pomiędzy tymi kolorami. Czyszczę Hulu Pro 83. O, się nabrało. Ale by się podziało. O, właśnie, tak. Ach, ta dalia mnie jeszcze kusi troszkę tutaj tak ocieplić. To jedno oko skończone. Przechodzę na drugie, na drugą stronę. I co potem? No, wytuszuję rzęsy i wracam robić z wami tym razem poliki. W sensie mam bronzer, ale nie dawałam jeszcze różu, bo nie wiedziałam, jaki wyjdzie ciepłotowo ten makijaż, więc róż i już i rozświetlacz damy później. Razem może jeszcze pogadamy. Jeszcze się zbliżyłam, zanim wytuszuję, pomaluję, skończę, żebyście widziały, jak to wygląda z bliska. Bardzo mi się podoba. I pod ugrywy już chyba nic nie trzeba nawet. No i tak się prezentują makijaże, takie same. Wyszło, myślę, dobrze, jak na moje warunki zdrowotne. Nie, poważnie, to mi załzawił troszkę tutaj ten kącik i no niestety, od kataru. No to teraz się, bo tak wykonturowałam się konturownią, jak to u mnie bywa. I tak myślę, że do tej kolorystyki makijażowej
Już z konturowni raczej nic nie wezmę. Świeże róże polecą. I ten róż w środku, mam najczęściej używany. A tak w ogóle to chciałam przypomnieć. Ale fajnie. Musi być żywa buzia. W ogóle to chciałam przypomnieć, że pod tym filmem piszemy w komentarzach nazwę palety do kolejnego odcinka. Pamiętajcie. Mam nadzieję, że pamiętacie też o łapkach. Kto nie subskrybuje kanału, to zachęcam, bo na 500 subskrypcji robię rozdanie. Niektórzy robią na 1000, na tam 1000, ale dla mnie będzie to dość przełomowa chwila, bo jak wiecie, będę mogła już robić na YouTubie ankiety, wstawiać posty, więc to jest takie fajne, takie przełomowe. Dlatego robię właśnie rozdanie z tej okazji. Już wskoczę na inny level, inny poziom w tym YouTubie. Także zachęcam. Tam jest taki czerwony napis, subskrybuj, obok dzwoneczek. A jaki rozświetlacz dzisiaj? Użyję sobie rozświetlacza też tak w kolorze lekko różowego. W kolorze lekko różowym. Tu z Sephory jest taki komplecik rozświetlaczy. Ten jest kremowy i ten jest taki różowy. Wezmę sobie Hulu. Czyste pędzle wyprane. P70. No i tak. Także dziewczyny, głosujcie na kolejną paletę, którą mam się malować w następnym odcinku Glam Shop Makijaże. Wezmę sobie jeszcze ze świetlóweczki kolorek, który się opalizuje na coś takiego jak ten cień tutaj, czyli to będzie jarzeniówka. Mam tu włoska gdzieś Pepsi. Drugą stroną pędzelka tego, wezmę tą jarzeniówkę. Tylko podotykam, żeby zrobić toperek. Coś takiego. Nie wiem, czy widać, może z drugiej strony będzie widać od światła. Patrzcie. Widać. No, także, o, nie mam serka. Także, a nie, może troszkę potrę. O, tak. I tak to wygląda na końcu. Nawet pasuje mi do paznokci taki makijaż. Powiem wam, że troszkę mi załzawiło jednak od kataru to oko, więc może to tak nie widać, ale ja tu widzę takie malutkie rozjechane troszkę, ale no łezka poszła do góry, ale tak ogólnie to ujdzie. Jak wam się podoba, piszcie. A ja teraz podsumowując szybciutko, co do tej pory się zadziało, to tak, dzisiaj użyłam bazy nawilżającej pod oczy PSE, bazy nawilżającej pod podkład PSE. Spryskałam się wczoraj migiełką samoopalającą, już dzisiaj musiałam dodać trochę ciemniejszego podkładu, czyli dałam mieszankę tych dwóch odcieni Oriflame Jordani Gold na bazie serum Jordani Gold. Za szybko chcę to wszystko mówić, sorry. Brwi tradycyjnie ma Fashion Revolution. Oczy tak najłatwiej chyba, Tropicana. Pod Tropicanę baza z Hean. Pod Tropicanę baza z Hean, dobra. Następnie
linia wodna, kredka Rokitnik z Glam Shopu i na to położyłam jeszcze cień Tropicana. Wytuszowałam rzęsy duetem z Oriflame Jordani Gold na całej buzi konturownia, świeże róże jako róż, ten ze środka, rozświetlacz, najpierw ten z kompletu z Sephory, a potem ze świetlówki poleciała jarzeniówka. Dobra, i usta. Aha, nie wspomniałam o korektorze, tak mi leży właśnie ostatnio na wierzchu. Bardzo się z nim na nowo polubiłam. Z Lovely korektor. I usta, słuchajcie, to tak. Lip Matic 13 z Pierre Renne. Na to pomadka 03 Lavender Pierre Renne. I wykończyłam błyszczykiem Bourjois, mam w takim odcieniu szaro, bardzo ładny kolor, szaro-fioletowy, coś takiego. To jest kolor 33. Burn Petit. Taki kolorek. Ma drobinki. Okej, śliczny jest. Ale gwiazdą odcinka oczywiście była paleta Tropicana. No powiem wam, że te płatkowe cienie to się dosyć trzeba uważać. Ja zostawiłam kółeczka i pozakrywam z powrotem. Niech sobie siedzą tak bezpiecznie. To wszystko, co mam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym. Wszystkiego dobrego, do następnego. Hej, pa, pa.